Siemano, witam serdecznie z tej strony Mister Magic. To jest kolejny odcinek Factorio. I już mam przygotowane wszystko, co jest mi potrzebne do ataku na wrogą bazę. Mianowicie trochę tu pozmieniało. Mianowicie trochę automatycznych robotów składających, tak włączam się wtedy polska wersja, jak ściągałem nową wersję. Roboty składające, to tam nie będę wam tłumaczył, może przy innej okazji zbudujemy sobie coś podobnego. Mam już sobie amunicję do karabinu. Amunicję do wyrzutni rakiet, którą udało mi się skonstruować. Weźmiemy sobie stąd jeszcze tylko trochę magazynków. I poczekamy, wiecie co, aż przyjdzie atak przeciwników, bo nie chciałem się z nimi tłuc tam. W ogóle tu jest mapa w tej grze, odkryłem to. Pod M-ką. No, zajebiste to jest. Jest minimapa. To jest na razie niepotrzebna. Okej. I czekamy, czekamy. Ej, tu coś jest. Tu są płytki żelazne. Zabierzmy je. Czekaj, aż mi to mało idą. Zobaczcie, jaka armia. Stłuc się z tym bym nie chciał. To będzie lekki spadek framerate, chociaż nie jest tak źle. 33 ma. Gdzie na duże to nie jest zbyt automatyzowane, też to nie jest, ale nieważne. Idziemy. Mam też pancerz, który sobie zrobię może następny jeszcze jeden po drodze. I ciśniemy ich tu zarypać. Tu jest baza, którą muszę zaatakować. Pełzeć. O Boże, panie, ale oni tam mają tych obrony. Nie wiem, z jakiej odległości mogę do nich strzelać. Spróbujmy strzelić już. Za daleko. Strzelmy tych gnojów tutaj. Najpierw, którzy bronią, pełzaczy. A jak was tu dużo będzie? Bez jaj. Nie chciałem tu zginąć. Trzymam autosave'a co minutę, więc... Ała. Dobra, dostałem trochę po dupsku. To trochę potrwa. Mam nadzieję, że nie mam tu rakietowe chyba te. Tylko to ma więcej zdrowia niż przypuszczałem, ale rakiety mi się produkują cały czas, więc wejdzie czego sobie po nie pójdę, jak mi zabraknie. Pierwsze poszło. Dobra, rapimy ich dalej tutaj. A, zdychać. Kurde, ale ten karabin jest słaby. Oni są strasznie mocni. A mi zaraz amunicji zabraknie. Na szczęście amunicja się cały czas produkuje. Ustawiłem wszystko w stanie produkcyjnym. Na całe moje szczęście. Zaznie to powoli trwa i rakiet mi chyba przybraknie. Powinno zejść. Dobra, kolejny towerek rozwalony. Patrzcie, ile tu już zatyrałem. Boże, ciekawe jakie mam statystyki pod koniec misji. Ja mam lepszy pomysł. Pójdę i zbudować sobie towerka. Towerek po prostu. Postawię go tu. On i będzie tyle. Tym bardziej, że chyba mi się skończyły surowce w zasobnikach. Zaraz mi się przestanie wszystko produkować, a tego bym chciał uniknąć. Więc tak jak myślałem. Trochę tego braknie. Tutaj towerki ich rozpierdzielą. Ja sobie wezmę żelazo, wrzucę do piecyków. Tędy oni się nie przebiją, nie ma takiej w ogóle opcji. Sobie żelaza trochę, dużo. Tutaj cały czas produkcja trwa. Dwie płytki zostały, ok. Trochę tej amunicji tu jeszcze mam w zapasie, się wyprodukowało. Osą. Pójdę węgiel zabrać. Zabiorę sobie ten węgiel i dzięki temu będę mógł wznowić produkcję płytek. Myślałem, że uda mi się to na tej amunicji, co mam, a widać nie da rady. Za słabo jeszcze. A się coś w międzyczasie wynajduje. Nie, kliknąłem byle co. Już nic więcej nie jest potrzebne. 7 rakiet, 7 rakiet. Oj, te rakiety się powoli robią, ojejku. Tragedia. Dobra, dorzućmy tu pyk, pyk.
Pyk, 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 pyk. Węglem też można palić? Drewnem nie można palić. Ciekawe. Może można. Można drewnem palić. To nie wiedziałem. Dobra wiedza, jak będę grał sobie scenariusze. Bo tam trzeba kopać ten głupi węgiel, to trwa milion czasu. Ale można ściąć drewno szybciutko i jest git. Dobrze, weźmy te pociski stąd. Hopla, 8 rakietek, mamy 19. Zbudujmy sobie... Nie zbudujemy sobie towerka, bo nie mamy z czego. Taki pro tip. 8 produkuje, 18. Teraz, bo tutaj dużo się schowało... tu jest dużo żelaznych płytek. 52 już tylko zostały. Te kółeczka mi były potrzebne, ale ich tu jest już... no, wystarczająco dużo. Więcej mi tego tu raczej nie potrzeba. Weźmy sobie to tu. Weźmy sobie tu. Czekam, aż nam się przetopi. Tu amunicji nie brakuje w towerkach. Jeden mi pusznel, nie jest wszystko całe. Uzupełnię sobie tylko amunicję tutaj troszkę. Hopla, hopla. Mi tu nagle nie wbiegli, mnie nie rozdupcyli od tyłu. Dobrze, dobrze, dobrze. Niech tu się robi. To mi oddaj. Uzupełnię sobie zapasy w centrum badawczym. Kurde, mam więcej zielonych niż czerwonych. 256 już maksymalną ilość. Niech się to wyłączy. Chociaż właściwie niech to se produkuje cały czas. Co mi to tam robi? Dobra, tu niech się produkują te rakietki powoli. Hopla. Mamy 32 rakiety. Awesome. To mi chyba ta ilość tego tutaj styknie. Tych płytek. Lepiej by było mieć całe staki, że tak się wyrażę, minecraftowo. Aczkolwiek to by za długo troszkę trwało. Amunicji jest konkretna ilość. Główna amunicja nic nie produkuje. Przerzucamy te płytki w amunicję. Będzie nam jej potrzebny spory zapas do towerku. Myślę, że sobie tam dwa towerki postawimy po 50 amunicji. Powinny dać radę. Tam defować, gdybym ja mógł ostrzeliwać sobie wrogie rakietnice. To co do mnie strzela, wrogie działa. Te roboty są bardzo przyjemne. Na zasadzie, że wybieramy sobie, nawet na tym pokażę, przedmiot, który chcemy robić, dajmy na to, nie wiem, chcę robić rakietę, bo dużo potrzebuję. I musimy dostarczyć te trzy rzeczy, to będzie nam automatycznie kraftować. Taki bajer. No to nie jest automatyczne, bo u mnie wychodzi, że trzeba uzupełniać płytki. Zabrak, skończyły się w końcu te. Do obwodów, co tu potrzeba? Aha, tego, dobra, zaraz to tutaj dostarczymy, mam tego całą masę. Już się chyba zblokowały skrzynki prawie. No nie poblokowały się, ale tego tu jest dupę. Ktoś mi coś na Steamie napisał, super. Zapomniałem zupełnie go wyłączyć. Pech, jak nie odpiszę, to mi pewnie nie będzie spamował, chociaż znam z tych ludzi, to będą spamować, aż odpiszę. Ale trudno, dodatkowe efekty dźwiękowe zawsze są fajne. Pyk, to tutaj. No, tu mamy sobie włączyć sieć połączeń, tak. To mniej więcej wygląda trochę skomplikowanie, ale to nie jest aż takie skomplikowane, jak się wydaje. Dorzućmy tego tu trochę. Niech mi się produkują te syfy, bo one są tu potrzebne. Zda tu nie ma płytek żelaznych, ale nic się nie stało. Ale tam się wszystko zaczęło ruszać już. I tak to sobie pracuje na automacie prawie, że. Żeby to zrobić automatyczne, bo można zrobić de facto wszystko automatyczne w tej grze. Można zrobić tak, że wszystko będzie samo robić się, że tak się wyrażę. Ale to trzeba planować z samego początku, a mi nie bardzo się chciało, tym bardziej, że w tej misji nie mamy dostępu do wszystkiego jeszcze, co jest w tej grze. To na przykład najfajniejsze rzeczy w takie te długie fast insertery. To jest zajebiste. Dobra, myślę, że możemy już lecieć. Poczekam, aż przyjdzie atak. I ruszamy. Chcę tą największą falę sobie ominąć, bo tyrać się z tym to nie bardzo mi się uśmiecha. Już jeszcze może amunicji więcej produkuje, to będzie fajnie. Sobie uzupełnimy te płytki. Hopla. Co by nam to się nie przestało produkować. Gdybyśmy powrócili. Tu dorzucimy sobie troszkę płytek. Hopla. Dobra, i ruszamy już. Atak się skończył. Ciśniemy. Tak więc tam. O, węgla dużo. Trochę ciemno. Ale to nic. Mamy latarkę.
Nic nie widzę. Się nie wpakował w coś przypadkiem. Chyba źle poszedłem. Nie, dobrze idę. Dobrze idę, chyba. Tak, dobrze idę. To chyba nie działa tak jak chciałem. Czy działa tak jak chciałem, ale za dużo ich tu. Za późno amunicję dostały. Ja tymczasem będę bombardował. Nie powinny mi tu podejść. Rozwalimy ten transmitter głupi. Będzie się ich mniej respić. A, zacząłem się w drzewie. Gdzieś tu jest działko jeszcze. Ja nie wiem gdzie. Bo do mnie strzeliło. Jeszcze troszkę. Dobra, kolejny padł. Będę mikrował. No to zmikrowałem. Prawie się zabiłem. Dobra, kolejny padł. Zaraz przyjdzie jeszcze ta atak na mnie. To taki mały szczegół. Powolutku sobie to będziemy robić. Mam się amunicja nie skończyła za szybko. Muszę połowę przerzucić. Tutaj, hopla. Mi się zaraz rakiety. O, idzie atak. Awesome. Składamy się. Idzie da. U nas to nas pożre. To nas pożre. Przekaz i uzupełnimy sobie amunicję. Dobra. Część wrogiej bazy rozwalona. Dosyć to skomplikowane jest w użyciu. W ogóle jako armia za mną biegnie. Ja pierdzielę. Gdyby mnie to nie dorwało, bo zginę. Śmiercią tragiczną. Znaczy oni teraz zginą śmiercią tragiczną. Cześć chłopaki. Co tam u was? Więcej amunicji. No się tu powoli przebijają. Trzeba przyspieszyć trochę dupska. Dobra, ruszamy dalej, ruszamy. Tam, taram, 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 tam. Przysposajmy sobie teraz te towerki kawałek dalej, by nas broniły troszkę lepiej. Tym bardziej, że nie powinien tak szybko do nas wyjść, bo nie. Bo tam parę transmitterów już poszło, więc luzik. To trzeba sobie robić powoli, na spokojnie. Nie to chciałem. Przypadek odpaliłem menu badań. Pod te, które się znajdują. Ej, Jezu, ale to jest wielkie, ja pierdzielę. Trochę nam to zajmie. A część amunicji mi oddaj. Możemy sobie to bezczelnie stąd ostrzeliwać. Towerki nas wybronią. Musimy uważać, żeby w nas nie strzeliły. O, towerki przestają dawać radę ciutek. Trochę tego dużo gówna tutaj. Trochę im pomóżmy. No trup się... O, podbiegłem za bardzo. Trup się gęsto ścieli. Ale póki co dajemy radę. Jak pójdzie kolejny transmitter, to będzie lepiej. Czy to atak idzie? Chyba jo. Dobra, bronimy się tutaj. Kwestia tego, ile amunicji po prostu zostanie tym towerkom. Bo jak mi się amunicja skończy, to jestem martwy. To bardzo. Kolejny transmitter poszedł. Teraz bijemy następny. I zmieniamy sobie co jakiś czas na karabinek, żeby wspomóc nas tower. Nasze ładne towerki, żeby wspomóc.
Trochę to potrwa, bicie tego gówna. Padł kolejny. O, idzie atak. Chłopaki, zbieramy się. I teraz Gido. Tak to mniej więcej wygląda. Ale zobaczcie, żeśmy sporo tu rozwalili. Cały tu ten fragment. Myślę, że damy radę. O, w dupę, ale bym się zablokował. Ło, prawie że umarł. Jakby mnie to durwało, to bym już stamtąd nie wylazł, żeby. Fajnie oni wyglądają w ogóle. Takie pieski. O, nie tutaj. I da. I oni też są szybsi, jak na to wbiegają. O, cholera. Dawać moje towerki, bicie ich. Dziękuję bardzo. Najmocniej, jak to możliwe. Tylko wam dziękuję. Dobra, idziemy teraz rozłożyć sobie żelazo do takich tych, wiecie, dalej płytki robić po prostu, są nam potrzebne. Najzwyczajniej w świecie są nam potrzebne. I to bardzo. Trochę nam się tego tu zbierze, rakiety też się powinny nowe już porobić. Ja jestem usatysfakcjonowany produkcją. U mnie tą grą jestem, ona jest niesamowita, naprawdę zajebista jest. Genialnie mi się w nią gra. Ale wymaga poświęcenia dużo czasu. Niestety jest jej największa chyba wada, bo naprawdę ja to, co to widzicie tutaj, to co jest zabudowanie, ten cały research to jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, nie umiem liczyć, tu jest, tak, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, jedenaście technologii. Zajęło mi to 8 godzin zbudowanie tego wszystkiego, opracowanie i wyprodukowanie tego wszystkiego. No to jest naprawdę kupa czasu. To jest naprawdę kupa czasu. Naprawdę kupa czasu, 8 godzin, to nie jest mało. Dorzućmy tu płytki. Dorzućmy to, dorzućmy tu płytki. Idę po trochę tych zębatek, bo będą mi potrzebne. Hopla, dorzućmy to tutaj. I chodźmy produkować amunicję, bo tej amunicji się kupa zużywa. Masa tej amunicji zużywa. Ale wiecie co, ja mogę sobie przyspieszyć w ogóle. Nie, zaraz, stop. Nie chcemy tego budować. Chcemy raz, dwa. To są ulepszone. One krypciej craftują po prostu. W momencie, gdy ja będę miał więcej, szybszy crafting, to będzie wszystko szybciej działać. Tak wiem. Kurde, oczywiste to jest. No i to zapierdziela sobie na spokojnie. Teraz sobie poczekamy troszkę, żeby kontynuować. Parę ataków pewnie zdąży przyjść. Sądzę, że przy następnym ataku będziemy już gotowi, żeby ich atakować. Masło maślane. Co tu się w ogóle robi cały czas? No powolutku się to bada tutaj. To jest logistyka 2. Ona tam daje szybsze te... Jak to się nazywa? Jak to się nazywa? Szybsze... Kurczę. No tu w ogóle zaraz spadnie produkcja, nie? A nie, nie padnie. Szybsze Boże, szybsze taśmy te do transportu. Boże, wysłowić się nie mogę. Gdzie siada mi produkcja żelaza, bo kończą mi się złoża. Tu były kopalnie, jak możecie pan. Nie wiem, czy wam pokazałem. Chyba nie, chyba inaczej to było zbudowane troszkę. Ale tu były kopalnie. Itp. I po prostu to wszystko się pokończyło. Najzwyczajniej w świecie. A tam trzeba węgla dorzucić, bo nam się wyłączy zasilanie, a tego byśmy nie chcieli. To było bardzo nieprzyjemne. Ale to bardzo. W ogóle nie wiem, co odcinek będzie trwał, pewnie długo w cholerę. A dorzućmy tu trochę tego węgla. Co się będzie mogło? W ogóle mogę z tych skrzynek wszystko pozbierać, co za problem. Warto ten węgiel przy sobie nosić. Bo to węgiel. Tu sobie zrobiłem zamiast podłączać tą taśmę, bo to by było dość skomplikowane w takim miejscu, jak widzicie, no głupie miejsce. A brakowało mi elektryczności. Podłączyłem sobie takowy boiler i tu skrzynka z masą węgla, która będzie dorzucać sobie. No. Taki bar, nie automatyczny, bo trzeba to jakiś czas uzupełniać, ale taki półautomat na luzie. Też powinniśmy mieć kupę magazynków. Bo może nie kupę, bo to źle brzmi. Ale całkiem sporo. Już powinno być. Zaraz powinien przyjść kolejny atak. Jeszcze zaraz będziemy mogli się tam udać do naszych przyjaciół.
Biorę tylko te płytki. Ustawię wszystko na produkcję amunicji. Wiecie, to jest fajne, bo mogę sobie produkować tą amunicję, nie będą, jak mnie nie ma w bazie. Jestem na jakimś wypadzie czy coś. Potem jak się uprę, może tak zrobić, że mogłem sobie nawet na front pociągiem to przysyłać, bo tu takie coś jak pociąg też istnieje. Albo dronem po prostu. Bo takowe bajery też tu istnieją. Damy sobie jeszcze dwa towerki. Weźmy trochę amunicji, która tu się wyprodukowała w tym czasie. Czekamy na atak i ruszamy do boju. Okej, ktoś prosił, żebym nie pił na nagraniach, wybaczcie. Zapomniałem o tym. Bo irytujący dźwięk się bierze, mój mikrofon łapie moje gardło, które przełyka. A to za fajny dźwięk nie jest. Wiecie, wszystko sobie ładnie działa, nic się nie baguje, tylko tutaj ten węgiel, ale to... On właśnie cały czas płynie, nie ma tak, że stoi. Powolutku, bo powolutku tam widzę, że się zblokowało. To... Chociaż nie zblokowało się. O, biegnie kolejny atak. Weźmiemy tylko dodatkową amunicję. Która się wyprodukowała i ruszamy do boju. Dobra, ruszamy. Zacznie rychać, zrobiło miło. Tak mi się do niczego nie przyda, no ale okej. Chciałem, jaka jest to dalej w tej misji, jak to będzie dalej lecieć. Sądzę, że jak rozwalę tą bazę, to... będzie koniec misji po prostu i pójdziemy dalej. Nie wiem, czy jakieś misje więcej są już w Alfie zrobione. To jest ostatnia misja. A w każdym razie, jak jakieś nowe się pojawią, na pewno sobie je będziemy robić. Będziemy je sobie robić. Dobra. Działka sobie już poradzą. Ja będę sobie tu ostrzeliwał na spokojnie. Działka dadzą radę z taką ilością chłopa. A tu będę sobie strzelał. Nie bardzo się będę przejmował obrażeniami, bo mnie to tam nie robi. O, działko we mnie zaczęło nawalać. Widzicie, to bije spory damage. O, znowu we mnie działko zaczęło bić. Zaraz ono padnie. Te transmitery trzeba rozwalić, bo one są upierdliwe. No tu w kolesie przez przypadek strzeliłem. Szkoda rakiety. No niestety szkoda. Oni chyba nie są zbyt szczęśliwi, że im na bazę napadłem, ale to w dupie to mam. Jaka misja, taka misja. Wow, działko zaczęło we mnie napierdzielać. Dobra, nie będę za bardzo szarżował, bo to się dla mnie źle skończy. Właściwie. Kolejny transmitter padł. Ja sugeruję się stąd zebrać. Właśnie. I przygotować się na kolejny atak od drugiej strony tym razem. Tak jak to trzeba, bo to takie bieganie w tym i z powrotem jest, ale no inaczej tego nie można zrobić, niestety. A chciałbym tu zginąć. Have fun. Dobra, weźmy żelazo. Trzeba je dalej przytapiać. No mówię, to mogło być automatyczne, no ale mi się nie chciało tego budować. Przyznam się, bez bicia. Już mi się nie chciało, bo to by trwało. Musiałbym zmodyfikować całą infrastrukturę. To by trwało kupę czasu. Jak mówię, mi tak już całkiem sporo na tą grę czasu poświęcam, bo gram w nią naprawdę dużo. Choćby, żeby dochodzić do tego samego, to sporo trwało. I ten odcinek pewnie będzie trwał zajebiście długo. Jakby co, to poprzyspieszam po prostu te fajty niektóre. Trochę tych płytek mi się tu narobiło. Dobra. Jak mówię, żelazo po prostu nie daje, kurczę, rady. Muszę zrobić dodatkową kopalnię.
Przyda mi się kopalnia. No dawaj kopalnie, dawaj kopalnie. O, tu już ledwo co zostało. Tu damy kopalnię, hopla. Teraz tu nie przejdę. Ona sobie produkuje. Tu się amunicja robi, tak jak powinna. Rakiet by nam trochę się przydało. Widzę, że właśnie, że zastopowała się produkcja rakiet. Nie fajnie. Coś się tam wyprodukowało tych rakiet, prawie 20, a to i tak dość mało. No mi są kółeczka, ładnie proszę o kółeczka, bo też się zaraz skończą. Tutaj produkcja stop zaraz się zatrzyma. Bo kółeczek zabrakło, ale tutaj już mi te jakieś tam nie robią za bardzo mi te pakiety naukowe. To spokojnie, tutaj trochę żelaza jest, bo tutaj w ogóle taka akcja, że rozwaliłem przodek skrzynki i mi się wszędzie na całą, na pół tej bazy wysypały surowce i musiałem to gdzieś zbierać. Nie pomyślałem, żeby to przetransportować inaczej, no ale cóż, czasem tak bywa. Teraz sobie poczekamy na atak następny. Wtedy ruszymy do boju. Tu się ładnie wszystko produkuje. Bardzo ładnie. No mówię, no żelazo niestety schodzi, a ja nigdzie żelaza później... Mam tutaj żelazo, ale to... Nie chce mi się tego robić po prostu. To jest, myślę, że tyle co tu jest nam wystarczy. Tu jeszcze 3,9K. Tu 6,9. Na dwóch daje radę. To nie jest automat, więc nie ma problemów w produkcji, bo ja to wszystko robię ręcznie, więc... Gdzie tu jeszcze są całkiem spore zapasy, z tego co pamiętam. Rakietki. Pla. Biegnie atak. No to ruszamy. Ej, teraz wszystkie po lewej, od lewej strony przyszły, a nie przyszły wszystkie od lewej strony, myślałem. A tym razem my idziemy lewą stroną. Tym razem my sobie tędy pójdziemy i zaatakujemy tą jedną, która tam wystaje. Bazę. Zaraz wam ją pokażę, ona jest gdzieś tutaj. Jest gdzieś tutaj, jest gdzieś tutaj. Tu jest. Tu jest ta baza, tu sobie gdzieś postawimy zaraz towerki. Dawaj mi tego towerka. O, już do mnie walą. Teraz tego przestawimy bliżej. Budowanie pozycji obronnych. Żeby nie był w zasięgu wrogich towerków. Ja tu sobie mogę na spokojnie. To jest łatwa akurat do zniszczenia ta część, bo tutaj mniej ich przybiega. Na całe szczęście. I tu jest to dość łatwo obronić. Jak zresztą sami widzicie. Na spokojnie sobie daję radę. Będziemy się tak systematycznie przesuwać do przodu. Żeby nie musiał po prostu odchodzić od tych. Te towerki będą mnie tu bronić w tym czasie. Teraz mi się rakiety skończą. Smutno. Taką jedną chyba potrzeba całkiem sporo tych rakiet. Staram się rozwalić ten. Transmitter. Akurat atak idzie i nie w porę sobie wybrałem trochę moment, ale dobra, rozwaliliśmy tutaj kawałek, zostały jeszcze 3. Okej. I brak rakiet. Ale to nic, damy radę. Spierdzielę, gnoju. Nie lubię cię. Tam się rakietki powinny robić na spokojnie. Tak, pracuje wszystko ładnie. O, tu się skończyła amunicja. Tu się skończył węgiel. Aha, bo tutaj nie ma więc przesyłu. Zapomniałem, że zblokowałem przesył tutaj. Bo tu się po prostu wydajność, wiecie, siada troszkę i to tak nie działa jak powinno do końca.
I potem mi się wszystko pierdzieli. W zasadzie powinno działać dobrze, chociaż nie, bo to się skończyło znowu. Albo się węgiel skończył. Jezus Maria. Dobra, ale tu jest zasilanie na szczęście, nie ma problemu. Teraz węgiel powinien lecieć. Jak te rakiety nam się produkują, tu widzę, że się zastopowało, skończyły się... Skończyły się... Pakiety elektroniczne. Zaraz to trzeba teraz naprawić, się właśnie doszło do tego momentu, że wszędzie się pokończyło wszystko. I trzeba teraz to naprawić. To nam trochę czasu marnuje, ale no cóż. Czasem tak bywa. Ale tych płytek się sporo robi z tego mojego pola do wytapiania tego. Dobra. Zaraz, żeby to... Wow, mała ścineczka była. Żeby nam to nie smutało, dorzucimy tu tyle. To zabierzemy wszystko. Chodzi o to, żeby trzymać produkcję rakietek. Które są po prostu niezbędne mi do przejścia tej misji. Jest trochę kółek. Połowę tu wrzucimy resztę tu. Dorzucimy. Ile jest? Jedno kółko powstaje z dwóch żelaznych płytek, okej. Rób sobie tak. Zbierzmy żelazo, uzupełniajmy tam wszystko, chociaż tego żelaza widzę, że zaczyna mi brakować. Nie fajno. Nie fajno, chociaż tu gdzieś powinien być zapas żelaza. Jakieś 1000 coś powinno być. O, jednak nie ma 1000 opcji. A dobra, damy radę. Damy sobie radę. Tam tego niewiele zostało, więc... Czy się tak dużo też nie respi podczas tych ataków, więc jest ok. Dla mnie bomba. Kto nie lubi, ten trąba. Opla, tam możemy trochę... Chociaż tam... O, research się skończył, to zróbmy sobie, nie wiem, optykę. Co mi laser do... Laser mi do laserowe wiedzy, ale... Dobra, optykę mi tam robi. Teraz mamy szybsze te... Widzicie, takie bajery. Pan transmisyjny, dużo szybszy. I oczywiście droższy. Czemu by nie? No mówię, już ich tak dużo tu nie biegnie aż. To jest całkiem sporo, bo one się respią wtedy po tych całkiem spora ilość. Ale że jest mniej tych transmiter, tych ich transmiterów, tak? To były transmitery. Ale dobrze pamiętam, to jest dużo, dużo lepiej. 19 tu było, dawaj mi to. Się tu zaraz zatrzyma. Myślę, że zaraz możemy wyruszać. Sobie tu połowę, tu wrzućmy sobie tak i te... te się będą tu produkować syfy, nie? Że jak wrócę i tu zabraknie, to będę mógł sobie to szybko wznowić. A tak już był, więc możemy i tak iść tam puszować. Tak się wyrażę, po lolowemu. Dobra, tu styknie wszystkiego. Amunicję mamy od zasrania i ciut, możemy lecieć. Szkoda, że nie mam jeszcze samochodu, jeszcze nie wymyśliłem. W tej misji chyba nawet samochodu nie mam. W ogóle ta misja pewnie trwa już z godzinę. Się z tym męczę, no ale musicie mi wybaczyć, tak to niestety już jest. Nic na to nie poradzę, nie da się tego przyspieszyć. Znaczy ja to przyspieszam prawdopodobnie z filmem. Niektóre te fajty, żeby wam ominąć, jak nic nie mówiłem tam ciekawego. A raczej nic nie mówię w ogóle ciekawego, no ale to taki mały szczegół. To wam to przyspieszę. No 19 rakiet, chyba mi nie starczy, żeby to wszystko pusznąć. Ale zaraz się przekonamy. Ten kolejny transmitter powinien paść. Tak mi się wydaje. Wyboli, że brakuje mi rakiet, kurde. Okej, zajebiście. Zostały dwa. Wysuńmy sobie towerki. Widzę, że idzie atak. Okej, okay, niech se idzie. Ej, został jeszcze tutaj, tak, dwa.
O, tu jeszcze ich więcej zostało. Jeszcze trzy. A, tam jest komputer, który muszę odzyskać. Widzę go w skrzynce. Znaczy, widzę tam skrzynkę, może tak. Już się amunicja pokończyła. No, dodaj mi spokój. Dobra, ale ładnie tu już wyczyściliśmy. Zostały tylko te trzy towerki. I tu jest komputer, który muszę odzyskać. Wow, nareszcie. Trochę to trwa. Później będzie jeszcze gorzej, chociaż później jest lepsza broń. Zatem będę mógł to potem dostarczać sobie wszystko na linię frontu, co teraz jest niemożliwe. Niestety. Teraz się pokuszę o zbudowanie jeszcze jednego... Rakety się cały czas produkują, na całe szczęście. Amunicji też musimy doprodukować. Nie chciałem tego... Amunicji musimy doprodukować obowiązkowo, bo jej brakuje najzwyczajniej w świecie. Sobie do pełna. Rakietek w tym czasie za dużo nie wyprodukowało. Chociaż 12 rakiet to całkiem mimo wszystko sporo. To się nie wydaje. Zabierzemy tą 40, zabierzemy sobie to. I właściwie wiecie co? Można zatrzymać tą produkcję tego tak naprawdę. To mi jest zbędne. Totalnie mi są zbędne te materiały badawcze, tym bardziej, że mam tego od zasrania i tu trzy, jak widzicie. I totalnie z tego nie skorzystam. Dorzućmy sobie tego tu sporo, zabierzmy stąd połowę, tu połowę wrzućmy. Hopla. Właściwie wiecie co, zabierzmy stąd połowę i zbudujmy jeszcze jeden ten. O ten, coś. Będzie bosko. Będzie bosko. To nam dużo pomoże, bo przyspieszymy jeszcze bardziej produkcję. Więc będzie super po prostu, super Hubert wręcz. Coś w tej skrzynce jest, a tu jest... Dobra, rakietki można tam rzucać. można tam rzucać te rakietki. Co my tu czymy? Tego, tego i kółeczek. Daj pan kółeczko. Dobra. I będziemy teraz produkować z trzech, a nie z dwóch. Amunicji mi styk. Nie mam 210. To na luzie. Tu nic już nie ma. I żelaza mi brakuje. Dobra, military 2. Może sobie być. Stal mi jest do niczego niepotrzebna jeszcze. Bo tu później jeszcze te płytki żelazne będą przetapiać w stal. Co wiem, jest troszkę... What the fuck. Ale można to w stal przetopić. 170 tu tego jest. Sobie to zabiorę. Bo to nie ma potrzeby, żeby tu leżało. Przyszedł atak właśnie. A my jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby tam iść. Niestety, przykro mi. Musimy przegrać jeszcze jeden atak. Jeszcze jeden atak. Dobra, zajebiście rakiety się robią. No to wiadomo, przyspieszy z trzech, to więcej niż z jednego się robi. W tym samym czasie. Nie tą stronę. Dobra, niech to się robi tu jeszcze. Amunicja nam się zawsze przyda. I te towerki też nie mają nieskończonej amunicji, a przed atakami się bronić niestety trzeba. Ale jeszcze sporo mają. Jest to w miarę okej. Dobra, potrzebujemy tak sądzę, że 30 rakiet. 30 rakiet mniej więcej. Warto by było mieć. Czy to ma crafting speed? No 2,25, 3,75. Dużo szybciej produkuje. Te rakiety ogólnie robią się 23 jednostki czasu gry tutaj. Nie wiem ile to dokładnie jest. Nie piszę nigdzie nawet. Znaczy pewnie gdzieś piszę, mi się nie chce szukać. Jestem leniwa łajza. Ale cicho, nikt o tym nie wie. Przepraszam. Właśnie mi tu... I tak to się robi. Żelaza, mówię, braknie, kurczę, braknie żelaza. Nie wiem, czy są przy kopalni. Elektryczne wiertło... Nie wiem, czy w wersji, bo jest teraz wersja eksperymentalna 3.1 bodajże? Czyli ona jest strasznie zbagowana. Wiem, że tam są nowe insertery. Mają troszkę zmienioną grafikę, te zwykłe. Są te insertery długoramienne, tutaj te longi, fast, szybkie, długoramienne insertery. Czyli takie niebieskie i długie. One szybko działają. Tu się produkują kółeczka. Więc to mogłoby działać. To mogłoby być dobre. To mogłoby być dobre. Zaraz mi się miejsce na dysku, kurde, skończy. Albo na audio, albo na wideo. Chociaż wątpię w to. Dobra, ja tych rakietek już tu mamy. Dwa. Wolę zostać tu chwilę dłużej, niż potem się znowu wracać. Prawda? I co moglibyśmy... No właściwie na pałę.
zrobić jeszcze jedną wytwórnię rakietek. Taką już, że jak się skończy, to trudno nie będzie więcej z niej. Ale ona coś wyprodukuje zawsze. 16 będę w stanie zrobić. Dobra. Tu chcemy rakietki. Rób. Zawsze to będzie troszkę szybciej. Trochę tych rakietek mi się jednak przyda. Wolę wziąć na zapas, niż się wracać potem. Myślę, że po następnym ataku będziemy w stanie już ruszyć. Znaczy, ruszymy po następnym ataku. Na 100% już, bo już mam tyle, że powinno mi wystarczyć. Amunicji też mam, zapas 318, 318, 308, 308. Zobaczcie, że mi krzesło skrzypi. Tak, po tym ataku ruszamy. Zbierzmy to, co tutaj się wyprodukuje. Dawaj mi tą rakietkę. No, dawaj rakietkę. O, dziękuję. Jest i rakietka, i tu też powinny być jedna już, chociaż jest jedna. Tak więc ruszamy. 34 rakiety, 308 amunicji karabinowej, 4 działka i miejmy nadzieję, że to będzie ostatni atak już. Będę sobie tutaj jasno na spokojnie poradzić. Tak mi się wydaje, że tu nie będzie żadnego problemu z przepuszczaniem ich z tą technologią, którą chyba mogłem zrobić miotacz ognia, ale nie czułem potrzeby takiej. Bo i tak z ich towerkami tu bije. Stawmy pierwszy towerek tutaj. Co jak będą już szli, żebyśmy mieli defensywę. Ten towerek można rozwalić. Takie sobie przedstawimy. A tak też nie powinien jakiś wielki iść, tak mi przynajmniej sądzę. Tak uważam. No i tu będzie, sobie będę ostrzeliwał to gówno. Nie marnować strzałów na pełzacze. O, jest jednego, raz strzeliłem w jednego. Przestawmy to jedno działko niżej. Gdzieś tutaj. Opla. Optymalne miejsce dla mnie. Hopla, jesteśmy blisko końca, tak, to będzie ostatni push. Tak, jeszcze jeden. Zajebiście, i mamy komputer ze stalowej skrzynki. Akurat się research skończył, okej. Okay. Komputer. Okej, okay, zajebiście. 2 godziny 36 minut tu mi zajęło. Zniszczony, zabitych pełzaczy 2300. Ogólnie powiedziałem, że zajmowało mi to 8 godzin, ponieważ tyle mi to zajęło. Bo tyle mi pokazywał save. No trudno. Nie wiem, nie mam pojęcia, jak to się liczy, chyba że to nagranie ma 2 godziny 36 minut, ale wątpię. Weźmy kamienny piec, wieża bojowa 17, 2349 pełzaczy i 13 transmitterów. Zapiszemy sobie tutaj grę Magic LP2. Save. I to tyle w tej misji. I tutaj, jak widzicie, mamy kolejny level, level 02. Więc ja was żegnam bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy. Właśnie nie Zagrajmy, w kolejnym odcinku Factorio. Cześć!